Mpik Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco. Wydawnictwo SQN przedstawia Mika Modrzyńska Welesówna Czyta Zuzanna Galia. Produkcja DFM Studio. Prolog Czteroletnia Tosia szła przez las, a las ją przerażał. W domu nikt się nią nie interesował. Mama pokazywała siostrom i koleżankom brzuch, w którym ukrywał się żądny czekolady i ogórków potwór. Tata przyjeżdżał raz na długo i potem jeszcze dłużej go nie było. To się nie chciała się nudzić w pojedynkę, więc gdy do mamy przyszły koleżanki i ciocia Misia z makowcem, uznała, że jedynym stosownym pomysłem będzie opuścić towarzystwo. Może wtedy się nauczą. Łowiła patykiem w bagnie szczupaki, aż pochyliła się nad mętną wodą może trochę za mocno i już, już miała wpaść w błoto, gdy czyjeś szpony złapały ją w pasie i przetrzymały. Dziewczynka posłała swojemu wybawcy szeroki uśmiech. Mężczyzna z pewnością nie był człowiekiem. Tosia zgadła to mimo skromnego doświadczenia. Wyższy od tatusia. O długich, kościstych dłoniach i ogromnej głowie, w której zamiast zębów błyszczał rząd kłów, jak u szczupaka. Nie miał nóg, a jego tułów znikał w czarnym obłoku. Był trochę szpetny, ale to nie jego wina. Dzień dobry, powiedziała, bo mama uczyła ją by zawsze grzecznie się witać. Zgubiłaś się, panienko? Rozdział pierwszy. Tego, jak naprawdę zmarła pani Martyna, nauczycielka matematyki z podstawówki, dowiedziałam się dopiero kilka dni po pogrzebie, rozmawiając z nią osobiście. O jej śmierci usłyszałam od mojej przyjaciółki Zuzi, a do niej z kolei napisała Patrycja, której powiedziała mama pani Kasi. Jak wracała z korków odrusińskich, to poszła się wykąpać w jeziorze, opowiadała Zuzia. Wieczorem. Sama. Obrzydliwe. Poślizgnęła się i rozbiła głowę na kamieniach. Śmierć na miejscu. Ale wiesz, co jest naprawdę straszne? Podobno ryby w jeziorze zdążyły ją częściowo... No wiesz, wszamać. Ciekawe, czy pozwolą nam zajrzeć do trumny. Wypadki na wsi nie były niczym nowym, ale ten długo nie schodził z ust mieszkańców. Pani Martyna nie była przecież znowu taka stara. Uczyła dopiero od kilku lat... A umarła głupio jak Warszawiak po siódmym piwie. Mieszkańcy brzuski tygodniami roztrząsali, co nią kierowało. Żeby tak wchodzić do jeziora? Jesień rozpieszczała nas tego roku wyjątkowo. Słońce jeszcze grzało, a nie tylko wisiało na niebie, astry w ogródkach szalały w czerwono fioletowej euforii, a wiatr ledwie kołysał drzewami na cmentarzu. Piękny dzień, by wyprawić zwłoki w ostatnią drogę. Na pogrzebie pani Martyny, choć zaczynał się przed południem, stawiła się chyba cała brzuska, włącznie z uczniami zachwyconymi dniem wolnym od szkoły. Nawet mama zamknęła zakład, żeby zdążyć na msze, i prawie jej się to udało. Oskar, mój mądry młodszy brat, próbował uniknąć zamieszania, chowając kluczyki od samochodu. Spóźnieni wpadliśmy przez bramę cmentarza, gdzie nastąpiło taktyczne rozproszenie, żeby przypadkiem nikt nie pomyślał, że przyszliśmy z mamą przepchnęłam się do zuzi, która stała zresztą uczniów w pierwszych rzędach. Ksiądz skupiał się na ceremonii, ale Maciejewska i jej teściowa nie. Wpiły we mnie wzrok z zadowoleniem. Wieczne odpoczywanie, zaintonował kapłan, a zgromadzeni odpowiedzieli zgodnym pomrukiem. Trumna pani Martyny stała obok wykopanego dołu, prosta, biała, z małym krzyżykiem na wieku. Ciekawe, czy pozwolili im w kościele obejrzeć zwłoki. Nasłuchiwałam z głębi ewentualnego stukotu. Lubiłam panią Martynę. Dostała moją klasę w pierwszym roku pracy i włożyła w nas całą pasję świeżo upieczonego magistra, pełnego energii i wiary w młode pokolenie. Myślę, że do czerwca jej przeszło, ale była miła. Czasem pozwalała nam nawet mówić do siebie po imieniu, co było w podstawówce rzeczą niesłychaną. Gdy ostatnio widywałam ją na wiosce, wyglądała gorzej, jakby bledsza i osowiała, ale nie zastanawiałam się nad tym. Przecież była nauczycielką, a nauczycielom to się zdarza. Rzecz jasna, zmianę zauważyli też inni mieszkańcy Brzuski, ale oni zawodowo szukali problemów tam, gdzie ich nie było. W końcu pani Martyna nie miała faceta, pewnie od tego jej odbiło. A z tym wchodzeniem do jeziora to oczywiste samobójstwo. Pani Marcysia, mama Agaty z mojej klasy, tak mówiła. Ja wiem co w brzusce piszczy. Dwa razy w tygodniu pomagam mamie w jej zakładzie i słucham tylu plotek, że mogłabym książki pisać. Zuzia szturchnęła mnie w bok. Widzisz tego tam nowego tet? szepnęła. Stoi przy świerku. Odszukałam jedyne zielone drzewo na cmentarzu pełnym złotych dębów. Stał przy nim mężczyzna, podejrzanie wysoki, o głowę wyższy od reszty nauczycieli i ubrany po miastowemu. Chwila. Stał w gronie nauczycieli? Takiego główniarza zatrudniać, szeptała pani Halinka za moimi plecami. Wygląda, jakby dopiero co szkołę skończył. Ale wiesz, Halina, do tej matematyki to jednak trzeba mieć łeb, zauważyła jej sąsiadka. Może się zna. Pst. Syknął stary Nowakowski. Obcy mężczyzna rozglądał się z zakłopotaniem, świadom pełnych zaciekawienia spojrzeń. Postąpił krok w tył i zgarbił się, by wmieszać w tłum. Przeszkadzał mu w tym nie tylko dziwaczny wzrost, lecz także gęste, dłuższe niż wypadało włosy. Wśród brzuskowych chłopaków nadal panowała moda ścinania się na zapałkę i nikogo nie obchodziło, że jest to, jeśli wierzyć serialom na Netflixie, moda sprzed dekady. — Ładny, nie? — szepnęła Zuza. — Kto to? — Witold Kościkiewicz. Jego babcia, pani Leonka, mieszka przy drodze na Dąbki. Przeprowadził się do niej. — Czy ty nie chodziłaś tam z ciocią Asią, jak byłaś mała? Kojarzysz go? Czyli nie był taki całkiem nie stąd, choć prawie go nie pamiętałam. Dzieci cioci Asi, wszystkie ode mnie parę lat starsze, świetnie dogadywały się z wnukiem pani Leonki — Złotowłosym przywódcą bandy łobuzów. Ja byłam tam na doczepkę beksa, którą z nakazu swojej matki musieli wszędzie zabierać. Chyba mruknęła mnie pewnie. Pamiętałam obdarte kolana i to, że moi kuzyni słuchali go jak urzeczeni, bo był miastowy, i że odwiedzał panią Leonkę w wakacje, i że w ogóle nie wyglądał jak ten drap stojący pod świerkiem. Będzie uczył matmy w podstawówce. — No wiesz, za panią Martynę. Podobno jego babcia zmusiła dyrektora, by dał mu to stanowisko. — Szantażem! — Wiesz, ona ma chody. Uczyła w tej szkole chyba jeszcze w epoce lodowcowej. Oderwałam wzrok od nauczyciela. Ksiądz dalej nawijał i wymachiwał tymi swoimi różdżkami, a ja nie miałam pojęcia, co się dzieje. — No, w każdym razie za komuny! — ciągnęła szeptem Zuza. — Z drugiej strony... Ona ma podejrzanie dużo energii jak na swój wiek. W zeszłym roku tak dała tacie do wiwatu w sklepie, że się cały dzień nie mógł pozbierać. Wzruszyłam ramionami. Moja mama ją uwielbia. I właśnie o tym chciałam z tobą porozmawiać, Ted. O mojej mamie? Zdziwiłam się. Nie, o Kościkiewiczu. Ty odbierasz nikę ze szkoły we wtorki? Nie potrzebujesz czasem pomocy? W czwartki poprawiłam. Że co, że on ci się podoba? Odezwałam się może trochę za głośno, bo stary Nowakowski znowu na nas syknął. Zuza mrugnęła do mnie i zamilkłyśmy. Spojrzałam na Kościkiewicza z niedowierzaniem. Przecież on nawet nie był jakikolwiek. Zgoda wyróżniał się na tle dostępnego materiału, ale dostępny materiał, głównie chłopcy z naszej klasy, byli równie interesujący co zadania z fizyki. Rywalizacja nie wydawała się uczciwa. Zagrano marsz żałobny. Nauczycielki się rozszlochały, a trumny zaczęto powoli spuszczać do grobu. Pierwsze osoby podeszły i wrzuciły do środka grudkę ziemi, inni stali w kolejce, by dołożyć kolorowe wieńce z wstążkami na stos. Zapanował chaos. Już miałam odetchnąć, gdy w głębi dołu zaskrzypiało i huknęło. Pan Tadek, jeden z mężczyzn zasypujących dół, zamarł na chwilę i przetarł czoło. Zgadywałabym, że to wieko trumny się zsunęło. Zgadywałabym, że pani Martyna nie była jeszcze gotowa umrzeć i zaraz swoją niegotowość zamanifestuje. Pan Tadek wrócił do przerzucania ziemi. Nie zauważył. Oni nigdy nie zauważali. Czasem coś im się przywidziało, więc na chwilę odwracali wzrok, ale nie przywiązywali wagi do tego, co wydawało im się ułudą. Martyna, od tygodnia martwa, wdrapała się po skarpie i wypełzła z własnego grobu. Klapnęła na ziemię przed księdzem, jak gotowy do zabawy kot. Tylko nie rób sceny, wymamrotałam. Nie tutaj. Gdyby mieszkańcy Brzuski ją widzieli, uciekaliby teraz z krzykiem. Nauczycielka ociekała szlamem i wodą, włosy jej zzieleniały, a biała sukienka, w której złożono ciało do trumny, była zapaskudzona błotem. Pogłoski o mięsożernych szczupakach okazały się przesadzone. Prawdę mówiąc, trzymała się nieźle jak na trupa. Martyna wstała i rozejrzała się po twarzach zebranych, aż zauważyła mnie. Oczy jej rozbłysły, a sine napuchnięte wargi wygięły się w uśmiechu. Natychmiast odwróciłam wzrok i utkwiłam spojrzenie w łysinie pana Nowakowskiego, jakbym w życiu nie miała zobaczyć nic ciekawszego. Zamarłam. Ale Martyna nie dała się oszukać. "Ted!" ryknęła. "Ted, nie udawaj!" mi i spojrzałam w jej stronę. I tak wiedziała. Te paskudy zawsze wiedziały, jakby miały wbudowany kompas. Tu, o tutaj stoi ta lica listka, która chce tylko świętego spokoju. To ją można podręczyć do woli. Spróbowałam się uśmiechnąć. Przyjdź dzisiaj do mnie, zażądała. Nad jezioro. Potrzebuję twojej pomocy. Przyjdziesz, prawda? Przecież od tego jesteś! Potrząsnęłam delikatnie głową, ale Martyna już tego nie zobaczyła. Czmychnęła w krzaki bez czekania na odpowiedź. Oczywiście. Im wszystkim zawsze się należy! Martyna przemknęła bocznymi alejkami cmentarza, przeskoczyła przez płot i zniknęła w lesie. Zacisnęłam pięści, ale po chwili odetchnęłam głęboko i rozluźniłam dłonie. Nie będę się przecież złościć z takiego powodu! po prostu zignoruję Martynę, tak jak ignorowałam inne nieprawdziwe stworzenia, które od zawsze domagały się ode mnie całego mnóstwa wszystkiego. Poczułam na sobie czyjś wzrok i odwróciłam głowę, spodziewając się oburzonej Zuzi, która nigdy nie przerwała swojego wywodu. Ale to nie była ona. Nowy nauczyciel gapił się na mnie z uniesionymi wysoko brwiami. Gdy ludzie się rozeszli, Dostrzegłam odchyloną klapę marynarki. Mężczyzna zaciskał dłoni na pasku spodni. Nie, na czymś innym. Ciemny kształt błyszczał w słońcu. Co to było? Przysięgam, że nie chciałam wiedzieć. Pogrzeby pogrzebami, ale prędzej czy później trzeba było wrócić do rzeczywistości. Dla mnie i Zuzi prędzej, bo następnego dnia, a rzeczywistość równała się klasówce z biologii. Postanowiłyśmy się razem pouczyć, co oznaczało Zuzę zadającą pytania i odpowiadającą sobie, podczas gdy ja w panice wertowałam kolejne strony podręcznika. Zuza była mistrzynią rycia na pamięć, a ja byłam mistrzynią, nie wiem, poprawiania sprawdzianów tak długo, aż oceny przestaną przyprawiać mamę o zawał? W moim domu, w towarzystwie dwójki nieletnich, było za głośno, żeby się uczyć, a Zuzia miała remont i wszędzie śmierdziało schnącą emalią, więc postanowiłyśmy zabrać książki i się ewakuować. Chodźmy nad jezioro, zadecydowała Zuza. Posiedzimy na pomoście. Jezioro. Ze wszystkich miejsc na świecie, to jest w Brzusce, wybrała jezioro. Dzisiaj od jeziora wolałabym młodsze rodzeństwo przeczesujące moją szafę. Zimno będzie, mruknęłam bez przekonania. W pogodzie podawali, że dziś ostatni ciepły dzień w tym roku, a od jutra ma padać, tata mi powiedział, idziemy. Słońce stało wysoko na czystym, błękitnym niebie, ale nie było sensu spierać się z Zuzą. Zresztą, uznałam, że Martyna i tak pewnie się nie pojawi w ciągu dnia. Demony były stworzeniami nocy, a przynajmniej wtedy zwykle mnie gnębiły, w poważaniu mając mój sen dla urody i rozmaite sprawdziany, z którymi mierzyłam się następnego dnia, półprzytomna ze zmęczenia. Rozłożyłyśmy się na pomoście. Krótka, zarośnięta i trochę zbutwiała kładka nie była godna tej nazwy, ale kim ja byłam, żeby walczyć z latami tradycji. Brzuska miała swój pomost. Musiała mieć, skoro leżała nad jeziorem. Było to kwestią nie tylko honoru, lecz także przewagi nad nieco mniejszym, znajdującym się nieopodal turzynem, który tej atrakcji nie miał. Ledwie otworzyłam podręcznik, zadrżały mi dłonie. Od jeziora ciągnął lekki wiatr, który marszczył szarą taflę wody i kołysał nad kruszonymi pałkami trzcin. Naprawdę zimno! Zdziwiłam się. Kto by pomyślał, że w październiku nad jeziorem może być zimno? Na przykład ja, ale chyba niewystarczająco długo, żeby zabrać z domu szalik. Ty co? Zamieniłaś się na ciało z Maciejewską, że taki ojczysz? Zuzia nawet na mnie nie spojrzała. Otworzyła książkę i kartkowała ją w poszukiwaniu pierwszego tematu, od którego liczył się sprawdzian. Euglena Zielona. Dajesz te. Nic jednak nie zdążyłam dać, bo woda zafalowała, a nad jej powierzchnią pojawiła się głowa pani Martyny. Nauczycielka wsparła ramiona na pomoście i przyglądała mi się z zaciekawieniem. Po pobycie w jeziorze nie wyglądała już tak sucho i, co odkryłam z satysfakcją, naprawdę miała pogryzione palce. Biedne szczupaki. Wątpię, czy smakował im czerwony lakier do paznokci. Dobra, to ja powiem. Zuza się zniecierpliwiła i z zamkniętymi oczami wyrecytowała odpowiedź, ale nie mogłam się skoncentrować na biologii, widząc przed sobą byłą matematyczkę. Wiedziałam, że przyjdziesz, przywitała się pani Martyna. Pokręciłam głową. Później. Kaszlnęłam, chcąc dać jej do zrozumienia, że wybrała sobie kiepski moment na nawiązywanie relacji, ewentualnie demoniczne życzenia. Nie, to pilne. Nic nie szkodzi, nie musisz nic mówić. Ja będę mówić, a ty. Ty możesz wyglądać. Twoja kolej. Budowa pantofelka? Ciągnęła Zuzia, niezrażona brakiem zaangażowania z mojej strony. Spojrzałam na nią bezmyślnie. Pantofelek. Chyba znałam odpowiedź na to pytanie, ale nie mogłam się skupić, bo martwa kobieta trajkotała mi do ucha. Tak właściwie można było podsumować moją zawrotną karierę w szkole. I w całej reszcie życia też, bo demony straszyły mnie od piaskownicy, a gdy przybiegałam z płaczem do mamy, wynosiły się w krzaki bez słowa. W szkole natomiast było o tyle trudniej, że ani płaczu, ani uciekania nie mogłam za bardzo uskuteczniać. Nie bez wyśmiewania i docinków kolegów z klasy. No, no, Ted, zacmokała pani Martyna. W życiu bym nie pomyślała, że to ty otrzymasz pocałunek welesa. Odwróciłam się od zuzi i ponownie utkwiłam wzrok w Martynie. To, że nazwała mnie zdrobnieniem, nie było zaskoczeniem. Nienawidziłam mojego imienia z całego serca i w akcie desperacji przestałam na nie reagować gdzieś w okolicach pierwszej klasy podstawówki. A matematyczka była kochaną i przemiłą osobą, która z uśmiechem spełniała prośby swoich podopiecznych. Zawsze bardzo ją lubiłam. Nie jesteś przecież. no żadna właściwie, ciągnęła nauczycielka. Ani silna, ani szczególnie mądra, ani pomysłowa. Jak znalazłaś czas na łapanie demonów między nauką i pracą kosmetyczki? Poprawka. Do wczoraj. Bardzo ją lubiłam. Zuza pstryknęła palcami. Ted, dobrze się czujesz? Co się tak gapisz w jezioro? Potrząsnęłam głową. Co powiedziała Martyna? Pocałunek Welesa? Umierałam z ciekawości, by spytać ją o więcej. Budowa pantofelka, powtórzyła Zuzia. Spojrzałam na nią nieprzytomnie. Lubiłam ją. Ogarniała za nas obie, ściągała mnie na ziemię i przeżywała sprawdziany tak, jak ja nocne wizyty demonów. A gdyby jej powiedzieć, jakby zareagowała? Wodniczki, jądra A i B, cytoplazma i rzęski, wyrecytowałam. Nauczycielka parsknęła. Zauważyłam, że po jej sinym ramieniu przebiegł pająk. Długie, cienkie nóżki przebierały z werwą, aż zniknęły w wodzie. Gadali mi, że jeszcze nigdy nie było tu tak młodej Welesówny, ciągnęła Martyna. Ale to nic dziwnego, biorąc pod uwagę, co się obecnie dzieje w zaświatach. Będziesz mieć niedługo ręce pełne roboty, Ted. Jakie wodniczki? Spytała Zuzia. Powinnam wrócić później. Sama. Słyszałam, że część demonów wypowiedziała Welesowi posłuszeństwo, opowiadała dalej nauczycielka. Wiedzą, że nic ich nie uchroni, więc korzystają z ostatnich chwil życia. Zakręciło mi się w głowie. Za dużo nowych informacji, za mało biologii. Uznałam, że muszę powiedzieć zuzi. Może ona pomoże mi to jakoś poukładać, tak jak organizowała inne rzeczy w życiu. Nie mam pojęcia, przyznałam szczerze. Ej, wiesz, co się stało z panią Martyną, nie? Przyjaciółka spojrzała na mnie jak na idiotkę i nie mogłam jej za to winić. Trudno byłoby o tym zapomnieć przez ten jeden cały dzień, który upłynął od jej pogrzebu. Ty naprawdę się nie nauczyłaś, co? Tet, ten sprawdzian liczy się podwójnie. Zawalisz go jak poprzedni i nic ci nie pomoże. Nie zawaliłam. Dostałaś truje. Z dwoma minusami. Nauczycielka zamilkła odrzuciła do tyłu włosy ciężkie od błota i cienkich śliskich wodorostów. Raczej nie interesowały jej moje osiągnięcia w dziedzinie biologii, ale obserwowała nas z uwagą. Po prostu wydaje mi się, że ona pani Martyna potrzebuje pomocy. Pomogłabyś jej, gdybyś mogła? Zuzia zmarszczyła brwi. Wiatr przekartkował podręcznik, więc spuściła wzrok i szybko odnalazła odpowiedni rozdział. No jasne, bez wahania, powiedziała z roztargnieniem. Fajna była z niej babka, ale dlaczego myślisz, że potrzebuje pomocy? Co ty, chcesz wywołać jej ducha? Martyna zakwiczała z uciechy. A gdybym ci powiedziała, że. O, Żaneta! Zuzia zerwała się z miejsca na widok nadchodzących koleżanek. Poczekaj, Ted, zaraz wracam. Pójdę się tylko przywitać. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o wyjawienie największego sekretu mojego życia, pomyślałam. Zuzia niemal biegła w stronę dziewczyn, ale ja nie miałam zamiaru do nich dołączyć. Nie rozmawiałam z Żanetą od piątej klasy podstawówki, odkąd kłótnia o obrazek na religię zakończyła się złamaniem nosa. Nasza znajomość nigdy nie była już taka sama. Gdy po podstawówce większość mojego rocznika wyjechała do dąbek i olsztyna, które oferowały technika i zawodówki, straciłam z nimi kontakt. W maleńkim liceum w Brzusce, liczącym niecałe dwadzieścia osób na klasę, zostali tylko nieliczni, tak jak ja i Zuzia. I bardzo mi to odpowiadało. Ach, piękno nastoletnich przyjaźni! Skwitowała nauczycielka, odprowadzając zuzę wzrokiem. Na śmierci życie, ale tylko do chwili, gdy coś was nie rozproszy. O co pani chodzi? Mów mi na ty, przerwała. Skoro jestem martwa, a ty jakimś cudem złapałaś pocałunek welesa, stoimy na jednym poziomie. No, powiedzmy. Jaki pocałunek? Topielica pokręciła głową w wyrazie rozczarowania. Woda z jej włosów kapała na pomost i ciekawa byłam czy Zuza zauważy to po powrocie. Z drugiej strony to nie był najlepszy dowód na to, że widzę umarłych welesa jesteś wyjątkowo młodą welesówną, wiesz? Nie sądziłam, że to. Jak tą młodą? Ja się z tym urodziłam. Chcesz powiedzieć, że niektórym to wychodzi później? Jeśli to była prawda. To musiałam gdzieś się zgłosić po odszkodowanie za straty moralne, bo w wieku siedemnastu lat miałam już długą historię traum i uszczerbków pochodzenia demonicznego, począwszy od wyskakujących mi z szafy mokrych kur, które nazywały się kłobuki, a skończywszy na bannikach, próbujących utopić mi rodzeństwo w jeziorze. Martyna wzruszyła ramionami, jakby chciała dać mi do zrozumienia, że dwa do dwóch powinnam dodać sama. Ted, zrobisz coś dla mnie? spytała przymilnie, zmieniając wątek. Opuściłam wzrok na książkę do biologii. Zawsze się tak zaczyna. Miła pogawędka, no w tych przypadkach, gdy nie rozbijam demonowi nosa, po której następuje prośba o maleńką tycią przysługę. Nie mogę, uczę się. Nie odrywałam oczu od akapitu o budowie eugleny zielonej, tak jakbym była w stanie się skupić w tych okolicznościach i nagle odkryła w sobie ogromną pasję do biologii. A jak skończysz się uczyć? To będę się dalej uczyć. Chodzę do liceum, nie pamiętasz? Ale twoim obowiązkiem jest mi pomagać. Jesteś Welesówną. Przecież dokładnie tak to działa. Gwoli ścisłości, to ja nie wiedziałam, jak to działa. Nikt do mnie nie przyszedł z podręcznikiem Welesówny, czy jak tam Martyna mnie nazywała, i nie wyjaśnił zasad pomagania trupom. Wiedziałam jedynie, że te łobuzy przychodziły wtedy, gdy akurat najmniej tego potrzebowałam, i do tej pory cios w nos skutecznie zamykał temat. Nie mam pojęcia, jak to działa, ani czym właściwie jest to całe to! rzuciłam z wyrzutem. Ale nie za dużym w końcu topielica była kiedyś nauczycielką, a mama całe życie tłumaczyła mi, że do nich trzeba podchodzić z szacunkiem to znaczy, że twoim obowiązkiem jest pomagać biednym, zagubionym rusałkom wodnym, które potrzebują pomocy. Książka sunęła mi się z kolan i spadła na wilgotny pomost. Więc jesteś rusałką, tak? zerknęłam na nią, nie kryjąc rozczarowania. Rusałki, z tego co pamiętałam z lekcji polskiego, uwodziły podróżnych, by ich zabić. Wyobrażałam je sobie inaczej, sympatyczniej, bez tego szalonego pokwikiwania i pająków biegających po ramionach. Fakt, że Martyna nawet za życia nie była typem uwodzicielki, ale w tym zielonkawym, ubłoconym wcieleniu z oskubanymi paznokciami zdecydowanie nie wyglądała na kogoś, kto mógłby zbłąkanego wędrowca sprowadzić na złą drogę. No, przecież zginęłam w jeziorze. Powiedziała powoli, jak lata temu, gdy tłumaczyła mi tabliczkę mnożenia. Ted proszę, jedna malutka przysługa i dam ci spokój. Obiecuję. Chcę tylko, żebyś przyprowadziła do mnie wikarego. Nie mam mowy, zerknęłam za siebie. Zuzia nadal rozmawiała z Żanetą. Podniosłam podręcznik, otworzyłam go na założonej stronie i przyjrzałam się znajomemu obrazkowi pantofelka. Zuza by jej pomogła. Tet ponagliła Martyna. Po co ci wikary? Potrzebuję ostatniego odpuszczenia grzechów. Martyna dramatycznie przyłożyła dłoń do czoła. Żeby moja dusza mogła, no wiesz, spać spokojnie. Przyprowadź go do mnie, dobra? Tylko wikarego, pamiętaj, nie proboszcza. Nigdy nie lubiłam zielińskiego. Ty jesteś rusałką. Nie masz przecież duszy. To nieistotne naciskała. Muszę się po raz ostatni wyspowiadać. I właśnie dlatego unikałam demonów. Były natrętne i złośliwe. I trudno się z nimi rozmawiało, bo ignorowały reguły ludzkiej logiki. Zazwyczaj starałam się nie zwracać na nie uwagi tak długo, aż odpuszczały. Odniesienia pomocy powstrzymywało mnie też to, że trudno było utrzymać całą sprawę w tajemnicy. Większość martwych stworzeń preferuje noc, rzecz jasna, a w nocy to ja lubię spać. Lubię też moich znajomych, wszystkich trzech, i wolałabym, żeby nie dowiedzieli się, że urządzam sobie nocne wędrówki po brzusce. Nie mówiąc o tym, co by było, gdyby dowiedziała się o tym moja mama. Z Martyną sprawa wyglądała inaczej. Nie umiałam się od niej zupełnie odciąć. Może ze względu na to, że wspominałam ją jako naprawdę fajną nauczycielkę? Ale przecież on cię nie zobaczy! pokręciłam głową, starając się znaleźć jakieś argumenty, które mogłyby przekonać Martynę, żeby dała mi spokój. Bogowie, co z ciebie za welesówna? przyprowadź go tu w czasie pełni, to przy odrobinie szczęścia zobaczy! Żadna była ze mnie welesówna, co też bezskutecznie próbowałam Topilicy wyjaśnić od początku rozmowy. Nie podpisałam żadnej umowy na ściąganie wikarek nad jezioro przy pełni księżyca, ani na inne usługi wątpliwego charakteru. — Mówiłam ci już, że nie jestem żadną melesówną — powiedziałam spokojnie. — I jeśli mnie nie zostawisz, zmuszę cię do tego. — Jakbyś mogła, dzieciaku — Martyna się roześmiała. Wstałam. Podniosłam prawą nogę i zamachnęłam się, serwując pięknego kopniaka w sam środek twarzy nauczycielki. Cios odrzucił ją od pomostu, z chlupotem wpadła do wody. W ciszy przyglądałam się ciemnemu kształtowi, który pod powierzchnią oddalał się od brzegu, aż zniknął. Uprzedzałam. Nie byłam z siebie jakoś szczególnie dumna. W końcu mama zawsze mówiła, że do nauczycieli trzeba z szacunkiem. Ale czasem jeden kopniak wystarczy za tysiąc słów. Usiadłam znów pośród rozłożonych książek. Świergotanie i chichot dziewczyn dobiegały z oddali, ale nad wodą panował spokój. Nareszcie. Widziałem cię na cmentarzu. Zła godzina, co? Odwróciłam się, a nieszczęsny podręcznik znów spadł mi z kolan. Na brzegu, może dwa metry ode mnie, stał nowy nauczyciel matematyki. Trzymał na smyczy psa. Dziwnie chudego i krótkowłosego olbrzyma, który miał w sobie coś z wyżła, tylko z brzydszym pyskiem. W ogóle cały był mało piękny. Dziękuję, odezwał się uprzejmie pies. Ty też nie zaszczekałaś w dziale urody! Zamrugałam. On mówi? Kto, pies? zdziwił się matematyk. Z bliska Kościkiewicz wyglądał młodziej niż na cmentarzu. Dopiero teraz mogłam uwierzyć, że jest ode mnie tylko kilka lat starszy. Może pani Leonka naprawdę zmusiła dyrektora, by go zatrudnił. Oczywiście, że widział mnie pan na pogrzebie. Cała brzuska przyszła. Wyżłopodobny, groteskowy potwór patrzył niewinnie w stronę jeziora. Czym mi się wydawało, czy pokazał mi zęby? On się uśmiechał? Parę lat się nie widzimy i już jestem dla ciebie pan? Zmarszczyłam brwi. Parę lat to dość swobodna definicja większości mojego życia. Odwróciłam się do niego plecami. Otworzyłam książkę i udawałam, że czytam ją z zapamiętaniem. Miałam nadzieję, że może sobie pójdzie. Może wcale nie zauważył, że rozmawiałam z Martyną. Ja naprawdę chciałam dobrze zdać ten test. Planowałam podejść do matury z biologii. Co prawda jeszcze nie ustaliłam po co, ale byłam pewna, że martwi i żywi nauczyciele matematyki mi w tym nie pomogą deski zatrzeszczały, gdy podszedł bliżej obejrzałam się przez ramię. Przysiadł na pomoście niedaleko mnie, a pies ułożył się przy jego nodze. Rozmawiałaś z tą nauczycielką, prawda? Prosiła cię o ostatnią przysługę. Odwróciłam się do niego, zbyt onie miałaby wydusić choćby słowo. Czy to możliwe? On ją widział. Nigdy nie spotkałam drugiej osoby, która cierpiałaby na tę samą dolegliwość. Nie wiem, o co panu chodzi, powiedziałam ostrożnie. Oboje otrzymaliśmy pocałunek Welesa, wyjaśnił i wyciągnął rękę. Chyba pora przejść na ty. Czeka nas długa współpraca Tosiu. Spojrzałam na jego dłoń, ale zamiast ją uścisnąć, wzięłam książkę do biologii i położyłam ją sobie na kolanach, jakbym chciała się za nią schować. Biedna ta książka! Rzucałam nią, podnosiłam i kartkowałam dzisiaj więcej razy niż przez ostatnie pół roku. Ted! mruknęłam. Co Ted? Mam na imię Ted. Pies przechylił łeb, aż odgięło mu się poharatane ucho. — Niech będzie Ted — zgodził się Witek i opuścił rękę. — A teraz przejdźmy do konkretów. Widzisz demony. Najwyraźniej czasem nawet je bijesz. — Nie wiem, o czym mówisz, ale... — Daj spokój — przerwał mi. — Widziałem cię na pogrzebie. Otrzymałaś pocałunek Welesa. co zobowiązuje cię do... — Co wy wszyscy z tym macie? — Pamiętałabym, gdybym się z kimś całowała w ostatnim czasie! Nie dałam mu dokończyć. Ech, czy właściwie jakimkolwiek innym, jeśli już o tym mowa? Bartek z ostatniej klasy wciąż nie zwracał na mnie uwagi, a całowałam się jak dotąd raz na koloniach nad morzem w zeszłym roku. Pamiętam z tego głównie olbrzymie ilości ślin na moim podbródku. A że chciałam, żeby było tak jak na filmach, więc w ogóle nie liczyłam tego pseudo pocałunku do statystyk. Jeśli zaś chodzi o to, jakich facetów ty całowałeś, to już nie moja sprawa, dokończyłam wyzywająco. Wyżłopodobny stwór przysunął się tak, że siedział tuż przy mnie. Wyciągnęłam dłoni i pogłaskałam go niepewnie. Uśmiechnęłam się, gdy drgnął mu ogon. Tu cię mam, pomyślałam i zaczęłam drapać go za uchem. Powinnaś zadbać o swoje demony, powiedział Witek. Wiem, że w ogóle się nimi nie zajmujesz. Odkąd tu przyjechałem. Nie wiem nawet, kiedy moja dłoń przestała miziać psie ucho i zacisnęła się na koszuli chłopaka. Pies podniósł chudy zadek i przysiadł nieco dalej, a ja dopiero teraz zauważyłam, jak blisko nauczyciela siedziałam. Czułam słodki zapach jego dezodorantu. To nie są moje demony i nie mam zamiaru za nimi biegać. Syknęłam. Im prędzej zostawią mnie w spokoju, tym lepiej dla nich. Cofnęłam dłoń. Zacisnęłam palce prawej ręki na nadgarstku lewej i przycisnęłam ręce do siebie, żeby mi znowu nie wystrzeliły bez pozwolenia. Całą podstawówkę rodzice wozili mnie od jednej poradni do drugiej, próbując zdiagnozować ADHD. Objawy pasowały jak ulał. Brak skupienia, roztargnienie. A, i zapomniałabym. Absurdalna skłonność do przemocy fizycznej u dziecka wychowanego w szczęśliwym, bezpiecznym domu. Cóż mogę powiedzieć? Nie skończyłam nawet pierwszej klasy, gdy rozbiłam pierwszy demoniczny nos. Przypadkiem, ale zadziałało. A skoro zadziałało na demonie, to czemu nie miałoby zadziałać na koleżance z ławki, która bez pytania grzebała mi w piórniku? Ponieważ diagnozowanie się nie udało. Rodzice zapisali mnie na zajęcia ze sztuk walki w dąbkach, i teraz, jako prawie dojrzały członek społeczeństwa, nie biję już ludzi, którzy mnie denerwują. Może poza tym nauczycielem. Na wszelki wypadek odsunęłam się od niego na skraj pomostu. Pięknie, już od pierwszego naszego spotkania w dorosłym życiu będzie wiedział, że jestem szurnięta. Gdyby jakimś cudem nie usłyszał jeszcze o tym od w sumie dowolnego mieszkańca brzuski. Czemu ich unikasz? Witek uniósł brew. Tak, jedną, jak na filmach, też mi powód do popisywania się. Bo mogę, prychnęłam. Nie, nie możesz. To twój obowiązek. Mówił tym samym tonem co Martyna. Świetnie, że to dla wszystkich było oczywiste. Ja bym wolała, żeby na przykład budowa pantofelka była dla mnie oczywista, ale nikt mnie nie pytał o zdanie. Skoro to takie ważne, to czemu sam się tym nie zajmiesz? Droga wolna. Możesz robić z nimi, co chcesz, nawet im pomagać. A myślisz, że co robię, odkąd się tu przeprowadziłem? Nauczyciel przeczesał włosy palcami. Tak jak zauważyłam na cmentarzu, były trochę przydługie i ładnie opadały mu na czoło. Sprzątam twój bałagan. Wyżeł podniósł się i spróbował zejść z pomostu, ale nauczyciel pociągnął smycz. To nie jest mój bałagan! Uświadomiłam sobie, że macham dłońmi. Opuściłam je i schowałam za plecami. Nie wiedziałam, co się ze mną działo. Traciłam kontrolę zarówno nad sobą, jak i tą rozmową. I nie lubiłam tego uczucia. Czemu się nimi nie zajmiesz? Nie jesteś przecież głupia! Zamyślił się. Myślę, że poradziłabyś sobie przynajmniej z prostszymi demonami. Oczywiście, że nie jestem głupia, i poradziłabym sobie ze wszystkimi, ale nie chcę. Bo wolę mieć normalne życie, wiesz? Przyjaciół, maturę, czas na oglądanie seriali. A, już rozumiem. Jego usta rozciągnęły się w uśmiechu. Cudownym uśmiechu. Boisz się, że nawalisz? Nie! Czekaj, jakim uśmiechu? Potrząsnęłam głową. Chyba za długo byłam na słońcu. Nie ma sprawy. Na pewno załatwię ten problem z Martyną lepiej niż ty. To, co powiedziałam później, absolutnie nie zostało sprowokowane przez tego okropnego, zarozumiałego nauczyciela, który przyjechał z miasta i myślał, że wszystko wie lepiej. Gdybym chciała, mogłabym to zrobić lepiej udowodnij. Mpik Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco.